Dzisiaj mieliśmy okazję i możliwość oddać do użytku nowy samochód dla Straży Miejskiej, który mam nadzieję umożliwi im patrolowanie terenów położonych dalej od centrum miasta. Jest to z pewnością potrzebne, co całkowicie nie wyeliminuje oczywiście ani pieszych patroli, ani strażnika miejskiego chodzącego i sprawdzającego rzeczy najistotniejsze z naszego punktu widzenia, czyli porządek, ład, czystość i wszystkie rzeczy, które wiążą się z normalnym funkcjonowaniem Straży Miejskiej, które były u źródeł jej powstania, czyli wykroczenia i to, co jest najważniejsze, czyli wygląd naszego miasta i jego spokojne, bezpieczne funkcjonowanie. Oddaliśmy do użytku samochód wyposażony w podstawowe atrybuty potrzebne strażnikowi miejskiemu, w tym również blokady na koła z racji parkowania w miejscu niedozwolonych. Mam nadzieję, że będzie długo i dobrze ten samochód służył. Jednocześnie dzisiaj funkcjonująca formacja Straży Miejskiej to ciągle 5 strażników. Zakładamy, że jeszcze w tym roku będą zatrudnieni dwaj kolejni strażnicy. Którzy zasilą po przeszkoleniu tą grupę już funkcjonujących. Sądzę, że w kolejnych latach powinno się zwiększać do 9, a potem do 11 strażników i to powinien być na razie ten stan, który powinien zapewnić właściwe funkcjonowanie Straży Miejskiej. Pierwotnie planowaliśmy, że siedziba zostanie przeniesiona z ratusza, która z założenia miała charakter tymczasowy, do pomieszczenia na piętrze Rynek 48. Ale skomunikowanie, wejście, usytuowanie tego punktu okazało się być niemożliwe do zaadaptowania na potrzeby Straży Miejskiej. Dlatego będzie ona umiejscowiona w innym miejscu, tutaj niedaleko, przy ulicy Kościelnej. Miejsce łatwo dostępne zarówno dla strażników, jak i wszystkich pozostałych, po którym potrzebny jest kontakt ze strażą i którzy potrzebują z tą strażą skontaktować się. Sądzę, że stanie się to już za parę miesięcy, bo wymaga to po pierwsze zaprzestania dotychczasowej funkcji, po drugie przygotowania tych pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej. Jestem przekonany, że będzie jeszcze lepiej jak do tej pory spełniać swoją rolę, tą właśnie podstawową, czyli rolę strażnika porządku i ładu na terenie miasta.